Na początku marca 2020 roku Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła, że nowy koronawirus COVID-19 jest globalną pandemią. W panice związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa ludzie martwią się nie tylko o swoje zdrowie, ale także o zdrowie swoich psów, kotów i innych zwierząt domowych. Psy noszące maski na twarz pojawiły się na zdjęciach w mediach społecznościowych, powodując, że właściciele zwierząt domowych wszędzie pytają, czy psy mogą dostać koronawirusa? Czy psy mogą nabawić się COVID-19? Psy mogą zarażać niektóre typy koronawirusów, takie jak psi koronawirus oddechowy, ale ten konkretny nowy koronawirus, znany również jako COVID-19, nie jest uważany za zagrożenie dla zdrowia psów. Dwa psy domowe w Hongkongu uzyskały pozytywny wynik testu na obecność COVID-19, i oba te psy mieszkały w domach z pozytywnymi właścicielami COVID-19. Lokalni urzędnicy zajmujący się zdrowiem opisują przypadki dwóch psów w Hongkongu jako prawdopodobne przypadki przenoszenia się człowieka ze zwierzęciem. I żaden pies nie wykazywał żadnych oznak choroby wywołanej wirusem. Urzędnicy do spraw zdrowia w Hongkongu nadal testują psy i koty należące do osób zakażonych koronawirusem. Tamtejsi urzędnicy stwierdzili, że przypadki infekcji psów wydają się rzadkie. Od 25 marca Departament Rolnictwa, Rybołówstwa i Ochrony w Hongkongu przeprowadził testy na 17 psach i 8 kotach gospodarstw domowych z potwierdzonymi przypadkami COVID-19 lub osób pozostających w bliskim kontakcie z potwierdzonymi pacjentami. A tylko dwa psy uzyskały wynik pozytywny na wirusa. Urzędnicy z Hongkongu podkreślają, że wyniki te wskazują, że psy i koty nie są łatwo zarażone tym wirusem i nie ma dowodów na to, że odgrywają one rolę w rozprzestrzenianiu się wirusa. Czy inne zwierzęta mogą zarażać się COVID-19? Dwa koty domowe, jeden w Hongkongu, jeden w Belgii, uzyskały pozytywny wynik na COVID-19. Oba te koty mieszkały w domach z pozytywnymi właścicielami COVID-19. Tygrys w nowojorskim Zoo Bronx to pierwszy znany przypadek koronawirusa u zwierzęcia w Stanach Zjednoczonych. Kilka tygrysów i lwów w zoo wykazywało objawy, w tym suchy kaszel, świszczący oddech i brak apetytu. Uważa się, że wszystkie zwierzęta w zoo zostały zainfekowane przez pracownika zoo, który wykazywał objawy COVID-19. Oczekuje się, że te zwierzęta z zoo wyzdrowieją. Obecnie nie ma żadnych dowodów sugerujących, że zwierzęta mogą przenosić wirusa na ludzi lub że mogą być źródłem infekcji. Amerykańskie Towarzystwo Weterynaryjne informuje także o wstępnych wynikach eksperymentalnej infekcji domowych kotów, fretek i psów w Chinach, ale ostrzega, że wyniki te nie przedstawiają rzeczywistych okoliczności i nie należy ich nadmiernie interpretować. Czy psy mogą rozprzestrzeniać COVID-19? Światowa Organizacja Zdrowia stwierdza, nie ma dowodów na to, że pies, kot lub jakiekolwiek zwierzę domowe może przenosić COVID-19. Koronawirus rozprzestrzenia się głównie przez kropelki wytwarzane, gdy zarażona osoba kaszle, kicha lub mówi. Aby się chronić, często dokładnie myj ręce. Zakrycie twarzy materiałowym pokryciem twarzy może również pomóc zmniejszyć możliwość rozprzestrzeniania się kropelek. Światowa Organizacja Zdrowia mówi, że chociaż wydaje się, że wirus ten pojawił się ze źródła zwierzęcego, teraz rozprzestrzenia się z osoby na osobę. Zaleca, aby ludzie podróżujący do Chin unikali zwierząt zarówno żywych, jak i martwych, ale nie ma powodu sądzić, że jakiekolwiek zwierzęta lub zwierzęta domowe w Stanach Zjednoczonych mogą być źródłem zakażenia tym nowym koronawirusem. W gospodarstwach domowych, w których dana osoba uzyskała wynik pozytywny na obecność wirusa, WHO zaleca, aby inna osoba w gospodarstwie domowym zajmowała się codzienną opieką nad zwierzęciem, jeśli to możliwe. Czy bezpiecznie jest głaskać mojego psa? Według amerykańskiej fundacji weterynaryjnej głaskanie sierści psa stanowi niewielkie ryzyko. Główny lekarz weterynarii, Gail Golab, mówi: nie martwmy się zbytnio ludźmi, którzy zawarli COVID poprzez kontakt z psami i kotami. Stoi za tym nauka. Wirus najlepiej przetrwa na gładkich powierzchniach, takich jak blaty i klamki.
Porowate materiały, takie jak futro zwierząt domowych, mają tendencję do wchłaniania i wychwytywania patogenów, przez co trudniej jest się nimi zarazić przez dotyk. Dr Jerry Klein, główny lekarz weterynarii AQC, powiedział: Światowa Organizacja Zdrowia nie zgłosiła żadnych przypadków zakażenia zwierząt domowych koronawirusem w Stanach Zjednoczonych. Dr Klein zaleca najlepsze praktyki zdrowego rozsądku w odniesieniu do naszych zwierząt domowych. Jeśli masz dzieci, nie pozwól im dotykać szczeniaka i wkładać palców do buzi, ponieważ mogą one mieć zanieczyszczenia kałem. Ogólna praktyka mycia rąk po dotknięciu szczeniaka lub psa to normalna higiena. Czy mogę wyprowadzać mojego psa? Ćwiczenia fizyczne i umysłowe są niezwykle ważne zarówno dla psów, jak i właścicieli psów. Przed spacerkiem sprawdź lokalne przepisy. Tak długo jak obszar, w którym mieszkasz, pozostaje wystarczająco bezpieczny, aby wyjść na zewnątrz, właściciele psów czują się zdrowi i mają się dobrze. Powinni planować codzienne spacery ze swoimi psami, aczkolwiek z dodatkowymi środkami bezpieczeństwa, takimi jak maski ochronne. Jak właściciele psów mogą chronić psy przed koronawirusem? Na razie właściciele zdrowych zwierząt domowych w Stanach Zjednoczonych nie muszą robić nic innego niż przestrzegać podstawowych zasad higieny, takich jak mycie rąk mydłem i wodą przed i po kontakcie z jakimkolwiek zwierzęciem, w tym psami i kotami. W przypadku pozytywnego wyniku testu na koronawirusa lub narażenia na nowy koronawirus, eksperci zalecają, aby ograniczyć kontakt ze swoimi zwierzętami, zarówno w celu uniknięcia narażenia zwierząt domowych, jak i w celu uniknięcia dostania się wirusa na skórę lub futro, co może zostać przekazane innej osobie, która dotyka zwierzęcia. Noszenie maski podczas interakcji z psem lub innymi zwierzętami może zmniejszyć możliwość rozprzestrzeniania się wirusa przez kropy. Aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wszystkich zarazków, możesz również rozważyć wcieranie w łapy swojego zwierzaka, gdy wchodzą i wychodzą z domu, za pomocą środka do czyszczenia łap i chusteczek.